początku trochę nieudolnie zawsze zostawiane, jeszcze wiadomo, co zostanie zmazane. Historia dopiero się tworzy. Jest to najprzyjemniejszy moment. Ten moment, kiedy stoję przed pustym, czystym płótnem. Zaczynam wyobrażać sobie, jak obraz będzie wyglądał. Zaczynam opowiadać jakąś historię. Kreślę pierwsze linie. Też zaczyna się taki proces jakby myślenia i szukania kształtów, które będą płaskie, będą czystym kolorem, ale też tych, które będą bryłą. To szkicowanie daje takie poczucie wolności. Wiem, że wiele z tych kresek naprawdę nie zostanie. Zostaną zamalowane, ale zawsze jest tak, że to, co w pierwszej fazie jest zrobione, jakby zostaje zapisane w płótnie i w mojej pamięci i jest też potem częścią dalszej budowanej historii. Podobnie jak z rysunkiem węgla na płótnie, po malówce używam farby trochę jeszcze jakby podświadomie nakładam kolory. Czasem zaczynam od zamalowywania czy osłabiania kresek, które gdzieś powinny sobie zniknąć. Jest taką podmalówką. Też jest sposobem zacierania pierwszej prymitywnej historii, która zawsze jest zbyt dosłowna. Musi być narysowana, żeby obraz mógł ruszyć dalej. Za chwilę pewnie na nim zacznę rysować, malować kolejne zdarzenia, na razie literackie, może bardziej niż malarskie, ale jest to też za chwilę się zacznie. Rysowanie na kartkach, rozwinięcia obrazu, które to szkice potem są używane do zmian. Kompozycja w trakcie rysowania, malowania buduje się w głowie, a jeszcze nie jest do końca skrystalizowana, ale
podświadomość jakby powoduje to, że takie, a nie inne figury, kreski, linie, kierunki zostaną, a inne zostaną wymazane. Ten pierwszy etap przygotowawczy, szkicunkowy trwa różnie, od jednego dnia do kilku, czasami płótno jest odkładane, kontynuuję malowanie po kilku dniach. Z tego początkowego chaosu próbuję wybrać te fragmenty, które mają jakby malarski największy sens.